Proszę Państwa, dawno nie było żadnego wieczoru autorskiego. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Znaczy, prawdopodobnie z tego powodu, że ja liczyłem, że ktoś za mnie ten wieczór autorski zorganizuje. W swojej niepopisanej naiwności, tak sądziłem. Był to błąd, nikt tego za mnie nie zrobi, tak jak i niczego innego. Więc musiałem w końcu ten wieczór zorganizować sam w tym cudownym miejscu. Bardzo dziękuję gospodarzom, że nas tu wpuścili. Już drugi raz, bo w zeszłym roku był tu koncert Warszawy, ci, którzy byli, pamiętają, w tej samej sali. Bardzo dziękuję raz jeszcze i uważam, że jedynie spotkania w takich miejscach mają sens. To znaczy nie możemy organizować jakichś takich wieczorków gdzieś, gdzie ani my, ani te treści, które propagujemy, do okoliczności nie pasują. To może jest jakaś moja fanaberia i wiele osób uważa, że to źle, albo może bo coś tam. Nie, musi być odpowiednie otoczenie. Ja dawno nie przemawiałem publicznie, stale jeżdżę do Wrocławia i tam do wąskiego grona osób coś gadam przez dwie albo czasem trzy godziny. Tu się powstrzymam, także wszystkich uspokajam, będzie krócej. Ale do tego się już tak przyzwyczaiłem, że się tym już w ogóle nie przejmuję i mnie to nie stresuje, ale w takiej sali, przed tak dużym gronem nie występowałem dawno, więc proszę o wybaczenie z góry, jakieś lapsusy, że czegoś zapomnę. Ja się standardowo nie przygotowuję do niczego, bo nie potrafię tego robić, nigdy się nie nauczyłem uczyć, więc po prostu za każdym razem przychodzę taki sotę na te spotkania i co pamiętam, to powiem. I tak będzie też tym razem. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zjawisku niezwykłym, które nie doczekało się żadnego opisu tak naprawdę sensownego, a które są tyle istotne, że świat współczesny w pewien sposób nawiązuje do tych wypadków, o których dzisiaj powiem, czyli do krucjaty dziecięce. To było wydarzenie z początku XIII wieku, w 1212 ta katastrofa miała miejsce. Dotyczyło bardzo dużej grupy młodych osób, które z przyczyn niezrozumiałych, nieznanych, nierozpoznanych nagle postanowiły wyruszyć ze swoich domów i dotrzeć do Ziemi Świętej, żeby tam wyzwolić grób Chrystusa z rąk Saracenów. Zanim w ogóle opowiem o tym wszystkim, zacznę od takiego postulatu, który parę dekad temu postawił taki niemiecki badacz dziejów wypraw krzyżowych, Hans Emmerhard Mayer. Takie wielkie tomiszcza na temat krucjat pisał i on postulował, żeby ktoś wreszcie napisał uczciwą, porządną monografię krucjaty dziecięce i żeby wreszcie wyjaśnił, co to było. Proszę Państwa, jest 56 opisów krucjaty dziecięcej. Wszystkie one powstawały od XIII do XV wieku. 56 opisów tego wydarzenia, a Hans Eberhard Mayer, rocznik 32, żyjący do dzisiaj, niemiecki historyk, mówi: ludzie, napiszcie wreszcie, co to było. Czyli cała erudycja tego pana i erudycja innych badaczy, ludzi, którzy siedzą w źródłach, znają materiał ikonograficzny, znają materiał wykopaliskowy, jakiś, podejrzewam, że jakiś jest, do tego badający przynajmniej okoliczności miejsca, w których te wypadki zaszły i co, i nikt nie potrafi wyjaśnić, co to było tak naprawdę. No najwidoczniej nie. Znaczy wszystkie, jeżeli Mayer mówi, że to nie jest wyjaśnione, to po prostu nie jest wyjaśnione, tak? No więc, ponieważ ja od bardzo wczesnych lat, takich młodzieńczych, kiedy zaczynałem interesować się historią, czytałem książki i opisy tego wydarzenia, jest ich kilka w literaturze popularnej, to jest oczywiście szalenie inspirujące, rozdzierające serce i nie pozostawia nikogo obojętnym. Pomyślałem sobie, że warto może porwać się na taki wyczyn i spróbować to wszystko wytłumaczyć. Oczywiście nie mając dostępu do źródeł, bo
wszyscy wiemy, że będąc historykiem średniowiecza, no, człowiek nie ma z automatu dostępu do wszystkich dokumentów. To są hierarchie, które rządzą się swoimi prawami. Trzeba płacić jakieś frycowe, żeby się dostać do... żeby człowiekowi pokazali interesującego pergaminy, papiery, czy co tam, to nie jest sprawa prosta, tak? Dlatego, że no, wiedza jest reglamentowana i są strażnicy, którzy pilnują, żeby pewne rzeczy się nie wydostały. Nie wiemy, jak jest z krucjatą dziecięcą i nie interesuje nas to, dlatego, że opinia Hansa Berhardta Meyera wystarcza za wszystko. Po prostu sprawa nie jest wyjaśniona. Stojąc u samego początku drogi i wiedząc, że krucjata była, wiedząc, jak się skończyła, wiedząc, dokąd te dzieci dotarły, znając nazwiska ludzi, którzy w tę aferę byli zamieszani, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić nic. I ja też nie byłem w stanie wyjaśnić nic. A nie próbowałem nawet dawać jakiegoś opisu, ponieważ pokusa, żeby zajmować się krucjatą na bazie przypuszczeń i emocji, no jest wielka i wszyscy tak robią. Za chwilę powiem, jak to wygląda. No ale ci z Państwa, którzy znają blog i moje wydawnictwo, wiedzą, że napisałem taką książkę Kredyt i wojna. Ona jest w zasadzie niepodobna do niczego, dlatego że to jest książka, która jest pewną drogą. Tak? To znaczy ja, pisząc te rozdziały jeden po drugim, to są dwa tomy. Często wydarzenia są opisywane po raz drugi, tak na przykład krucjata, prawda? To jest opisana i w pierwszym, i w drugim tomie. Opisując te wydarzenia, doszedłem do wniosków, które otworzyły przede mną drogę do wyjaśnienia tego, czym była krucjata. Doszedłem, a raczej doszliśmy, bo to przy udziale autorów i komentatorów z bloga się odbyło, że epoka wypraw krzyżowych nie wyglądała zgoła tak, jak pragną tego autorzy książek popularnych, ani filmowcy, którzy robią filmy o przygodach Ryszarda Lwie Serce czy jakichś innych bohaterów. Zapraszamy. Wygląda to trochę inaczej. Ale zacznijmy od tego, jak to jest przedstawiane. Proszę Państwa, taką najbardziej typową formułą, która załatwia tę krucjatę w zasadzie i uniemożliwia jakiekolwiek dociekania na jej temat, jest taka stara bardzo książka napisana na początku XX wieku, ona się nazywa Krucjata dziecięca. Napisał ją człowiek, który się podpisywał Konrad Falke i był wykładowcą w Politechnice w Zurychu. W rzeczywistości ten pan nazywał się Karl Frey, był synem niemieckiego bankiera, a na Politechnice w Zurychu wykładał literaturę. To jest trochę zaskakujące, ale jak mi wytłumaczono, w Niemczech była funkcja tak zwanego, w Niemczech i w krajach niemieckich, Privatdozenta, czyli człowiek, żeby się zasłużyć, za darmo opowiadał studentom różnych specjalności jakieś historie. I Karl Frey, alias Konrad Falke, opowiadał studentom Politechniki w Zurychu, bardzo ważnej uczelni, z różnych powodów, akurat o literaturze i napisał książkę Krucjata dziecięca. Zanim powiem, o czym jest ta książka, znaczy o czym jest to wiadomo, jak została napisana, słowo o tej Politechnice. Tam jednym z najważniejszych wykładowców, jednym z najważniejszych kierunków była chemia i szczególnie chemia dotycząca barwników, co jest dość istotne dla naszej historii, ale całkowicie jest to przypadkowa zbieżność, a jednym z wykładowców był sławny taki, znaczy dziś nam całkowicie nieznany, ale istotny dla chemii barwników i dla przemysłu tekstylnego. Profesor się nazywał Robert Haller. Państwo sobie kiedyś wygooglują, nie wiem, czy w ogóle da się wygooglować Hallera. Jakieś jego książkę przetłumaczyłem i fragment tej książki był w którymś nawigatorze, bodajże w tym poświęconym właśnie tekstylium. No, ale bardzo poważny Privatdozent, wykładający bardzo poważne kwestie dotyczące literatury na bardzo poważnej Politechnice w Zurychu, napisał okropnie niepoważną książkę o krucjacie dziecięcej.
Ta książka jest, no, grzeszy w zasadzie wszystkim. Jest pretensjonalna, słaba, postacie głównych bohaterów są przerysowane. I w zasadzie chodzi o to, że Krucjata Dziecięca to był jak, to była pułapka na niewolników seksualnych. I to jest w zasadzie ten kierunek, który załatwia sprawę, tak? Ponieważ wskazuje się, że mamy do czynienia z dziećmi, te dzieci zostały przetransportowane do krajów arabskich i umieszczone w haremach. Konrad Falke, ja nie będę Państwu czytał tych fragmentów, ja je tutaj zacytowałem i one są naprawdę okropne, po prostu okropne, po prostu ze względu na swoją pretensjonalność, nie to, że to jest jakoś wulgarne, czy takie, no nie wiem już jakie, nieznośne, tylko po prostu pretensjonalność tego tekstu jest okropna. Zacytowałem scenę, kiedy dwóch ludzi, których nazwiska kojarzone są z Krucjatą Dziecięcą, rozprawia o tym, jak to do tej transakcji doprowadzić. Jak to rzecz dzieje się w Marsylii, w podziemiach ratusza. Dwóch handlarzy, jeden z Sycylii, drugi z Marsylii, zastanawiają się, jak te biedne dzieci, które zmierzają do portu w Marsylii, przerzucić na drugi brzeg morza i zarobić na tym dużo pieniędzy. Ponieważ ja, czytając ten tekst, miałem już za sobą dwa tomy Kredytu i Wojny, wiedziałem, że na pewno transakcje nie były zawierane w taki sposób, że to jest projekcja, w dodatku projekcja bardzo słaba i że przez takie projekcje nie dojrzymy niczego. Nie zorientujemy się, czym była Krucjata Dziecięca i nie zorientujemy się, kim byli główni moderatorzy tego handlu straszliwego, czyli Hugo Ferrus i Wilhelm Porcius, Hugo Żelazny i Wilhelm Prosiak. No i mając w głowie, w pamięci i w papierach, które już napisałem, to wszystko, co zawierały dwa tomy Kredytu i Wojny, postanowiłem rzucić nowe światło na Krucjatę Dziecięcą. Proszę Państwa, dotyczy to, ten wypadek dotyczy pewnego złudzenia, którym żyjemy. To znaczy jesteśmy przekonani, że świat chrześcijański był ekspansywny, agresywny, ponieważ dnia pewnego rycerstwo chrześcijańskie wezwane przez papieża wysadziło desant, który zszedł z genuańskich statków i zajęło Jerozolimę. Rozpoczęła się epopeja krucjat i to jest ten grzech, za który my się mamy bić w piersi. Ponieważ no tak nie należało robić, należało trzymać się północnego brzegu i handlować z Arabami i nawiązywać z nimi przyjazne stosunki. To jest taka wizja, ona nie przystaje do niczego, bo kiedy mamy dwie cywilizacje, one są napędzane zupełnie różnym mechanizmem i inną doktryną, o żadnym zaprzyjaźnianiu się i dogadywaniu nie może być mowy. Ja tylko przypomnę, że przed pierwszą wyprawą krzyżową Italia i Prowansja były regularnie najeżdżane przez Maurów. Powstawały tam dłużej lub krócej trwające jakieś takie półokupacje. W Prowansji są takie góry, które się nazywają Wzgórzami Maurów, które przez długi czas były po prostu okupowane przez garnizon arabski, który pustoszył całe południe dzisiejszej Francji, wywożąc stamtąd co się da. Tak? To samo było w Italii, a Sycylia była wręcz zamieszkana przez muzułmanów, którzy no, stawiali różne ultimata, prowadzili handel, wchodzili w relacje najpierw z dynastią normańską, która władała Sycylią, potem z dynastią szwabską, której w końcu ulegli, zostali podporządkowani, robili interesy z Genueńczykami, w zasadzie ze wszystkimi. Żeby do tego dojść i zrozumieć, jak to wyglądało, musieliśmy, my, którzy się znamy z bloga i którzy bywają na konferencjach, przejść przez taką przygodę, która miała miejsce w Kazimierzu Dolnym, gdzie zaprosiliśmy zabawnego badacza zajmującego się fenomenem miast podwójnych i wielokrotnych,
który nam tłumaczył, na czym to polegało. Tak? Że w XI, XII i jeszcze XIII wieku w różnych miejscach, nie tylko na południu Francji, zakładano tak zwane miasta podwójne. Tak? Czyli było cité, a potem powstawał burg. Jedno to starsze miasto było rozbudowane wokół klasztoru albo kościoła słynącego cudami, a burg był posadowiony za zgodą miejscowego feudału. Tak? Mówi się za zgodą miejscowego feudału, ale najpobieżna lektura tekstów związanych z tym procederem wskazuje, że jeżeli się gdzieś instaluje kupców, którzy czymś handlują i przywożą towar z odległych krain, to nie oni są na łasce feudała, tylko to feudał jest na ich łasce, tak? Bo to oni mają gotówkę, a nie on. On się może co najwyżej zadłużyć na te nieruchomości, które są w jego posiadaniu i to wszystko. Proszę Państwa, były te miasta podwójne i wielokrotne, bo często były to miasta potrójne i my słuchając wykładu o miastach podwójnych, wielokrotnych w Kazimierzu nie potrafiliśmy zrozumieć, jak to jest. Nawet zagnaliśmy wykładowcy pytanie, czy to aby na pewno jest tak, jak on mówi, że to podwójne miasto handlowało w konkurencji do swojego poprzednika starszego, z którym było splecione, bo to na tym samym terenie, tak? To był niewielki obszar. Czy to drugie miasto rzeczywiście handlowało z najbliższą okolicą? Tak, powiedział nam wykładowca. Z całą pewnością tak. No to proszę Państwa, no, handel jest taki sam dzisiaj i taki sam był w XIII wieku. Jak się handluje z najbliższą okolicą, to można zarobić trochę, tak? A jak się handluje towarami egzotycznymi, z odległymi jakimiś rynkami, to się zarabia dużo. Żeby utrzymać miasto w konkurencji do miasta już istniejącego, trzeba było mieć jakiś rynek za plecami. Taka jest moja hipoteza. I teraz porzućmy myśl o miastach podwójnych i wielokrotnych i przejdźmy do kwestii niewolnictwa, ponieważ krucjata dziecięca łączy się z niewolnictwem, to jest oczywiste, dlatego że dzieci zostały sprzedane jako niewolnice. Sięgamy do książki profesora Małowista, który już od dawna nie żyje, i która w mojej ocenie powstała na bazie takiej olbrzymiej pracy, o której kiedyś pisaliśmy, Charlesa Ferlindena, Niewolnictwo w średniowiecznej Europie, nigdy nie przetłumaczonej na żaden język poza francuskim, wydanej raz w 1953. Jeden egzemplarz w Bibliotece Jagiellońskiej jest, póki można, trzeba go sobie ściągnąć i trzymać na dysku, bo nie wiadomo kiedy zniknie. Profesor Małowist napisał w swojej książce o niewolnictwie, która powstała na bazie tego Ferlindena, napisał ciekawą rzecz, która jest dość oczywista, ale nieoczywista, że bardziej zaawansowany technologicznie, ekonomicznie był islam. Chrześcijaństwo było w stosunku do tego islamu technologicznie i ekonomicznie upośledzone, no ale napędem cywilizacji islamskiej było niewolnictwo. Tak? On użył takiego zwrotu, że to był system, tak? System niewolniczy. Po czym napisał profesor Małowist, że te wszystkie, że ten system rozciągał się na północne wybrzeże Morza Śródziemnego i obejmował miasta na tym wybrzeżu, od Genui począwszy, po Pireneje, tak? Czyli te miejsca, które interesują nas najbardziej, wybrzeże Zatoki Lwiej i te wszystkie ośrodki mniejsze i większe, które tam wyrastały jak grzyby po deszczu. No jeżeli mamy system i ten system ekspanduje za morze, to znaczy, że te miasta, które są po drugiej stronie, są częścią tego systemu. Tak? Tylko, że tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo jak mamy port w Saint-Gilles, tam jest opactwo i kościół, albo Narbonne i tam jest kościół, tak? Ale też pięć synagog, jak napisał Heinrich Grec, autor monumentalnej historii Żydów. A nie mamy czetu, tak? To myślimy, że wpływów muzułmańskich tam nie ma, ale one są. To jest moja hipoteza i będę się przy niej upierał. Ale one są, dlatego że należą do tego samego systemu ekonomicznego, który jest napędzany niewolnictwem. Świat islamski wygląda, proszę Państwa, tak, że zmieniają się dynastie, zmieniają się sekty, które rządzą dużymi obszarami, tak jak w Afryce Północnej mamy najpierw Almorawidów, potem Almohadów, z tymi wszystkimi organizacjami, no bo to są ciągle ci sami Arabowie, Berberowie pomieszani z Arabami, z tymi samymi ludźmi ciągle walczy Hiszpania, która tam się opędza od nich i robi rekonkwistę, ale podstawa tego systemu, czyli niewolnictwo, jest niezmienne.
A więc skoro jest niezmienne i na tym się opiera cała prosperity świata islamskiego, to ta nieszczęsna krucjata musi mieć z tym systemem związek, tak? Ja mówię Państwu to, co wymyśliłem i to, co uważam za słuszne. Ale przypomnę, Hans Eberhard Meyer twierdzi, że nikt nie wyjaśnił, na czym polega krucjata dziesięca i co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodziło. A literatura popularna, która się karmi tymi wypadkami, no, opowiada o niewolnictwie seksualnym, tak? I żadnym innym. No więc, proszę Państwa, jaka jest w świecie, kiedy najbardziej, jakby to powiedzieć, najlepiej prosperujący system polityczny i gospodarczy opiera się na niewolnictwie, no to jaka jest najwyższa wartość w tym systemie? No praca, tak? I ta sama praca jest również dużo warta po drugiej stronie, w upośledzonym systemie chrześcijaństwa, ale jest ona rozumiana inaczej. Niewolnictwo dzięki działalności Kościoła jest w odwrocie. Profesor Małowicz pisze, że tak naprawdę w XI, XII wieku niewolnictwo w świecie chrześcijańskim było już śladowe. Wszystko to było zamienione, zapraszamy, wszystko to było zamienione na świadczenia właśnie w pracy, jakieś oczynszowania, na jakieś inne formy świadczeń. Natomiast nie było niewolnictwa. Za chwilę powiem, na czym wyglądało, jak wyglądało, na czym polegało niewolnictwo w świecie islamskim. Było to coś absolutnie upiornego. Tego w chrześcijaństwie nie było. I to, ten fakt i ta okoliczność wpłynęły na to, że świat chrześcijański zaczął powoli zyskiwać przewagę. Powoli zyskiwać przewagę. W takim razie, czym były krucjaty? Ktoś zapyta. No, ja myślę, że rzutem na taśmę, ostatnią deską ratunku. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak daleko na północ sięgały wpływy islamskie, ale jeżeli przyczółki znajdowały się w miastach portowych, tak, no to możemy sobie wyobrazić, że macki tego systemu sięgały znacznie dalej. Możemy sobie przypomnieć, że 100 lat wcześniej, w X wieku, niewolnicy z Europy Północnej, z Europy Wschodniej byli olbrzymimi transportami, olbrzymimi karawanami ciągnięci nad wybrzeże Morza Śródziemnego, tam kastrowani i sprzedawani w niewolę wszędzie w zasadzie. W procederze tym, jak twierdzą niektórzy, brała udział dynastia Piastów. Z naszego punktu widzenia najważniejszym przedstawicielem, Mieszkiem I. Nie wiemy, czy tak było, ale no, takie opinie się utrzymują. Dzięki działalności Kościoła i dzięki rozwojowi gospodarczemu stulecia XI i XII, za którymi stały zgromadzenia zakonne, ta sytuacja przestała obowiązywać. To znaczy, nie można już było wysłać poławiaczy niewolników gdzieś do Europy i wyciągnąć stamtąd dowolnej ilości roboczego bydła, które następnie sprzedawano gdzieś w Bagdadzie, w Tunisie, czy w Fezie. Takie rzeczy były niemożliwe. Poza tym, no, było już Królestwo Jerozolimy założone przez rycerzy chrześcijańskich i sprawa się silnie skomplikowała. Co nie znaczy, że świat arabski zrezygnował z pozyskiwania niewolników, dlatego że funkcjonował dzięki pracy niewolników. Funkcjonował dzięki temu, że oni obrabiali różne, bardzo specjalistyczne, byśmy dziś powiedzieli, uprawy roślin. My nie mamy pojęcia o tym, jak wyglądał przemysł, jak wyglądało wysoko wyspecjalizowane rolnictwo i produkcja w średniowieczu, bo bazujemy na jakichś bajkach, opowiastkach, na wiedzy źródłowej. Ja nie jestem historykiem, jestem pisarzem. Byłem kiedyś dziennikarzem, jestem wydawcą książek i odcinam się bardzo wyraźnie i stanowczo od akademików zawsze, dlatego że powrócę do tego nieszczęsnego Eberharda Meyera. 56 relacji o krucjacie dziecięcej nie wyjaśnia, czym ona była, tak? No to mamy źródła, ale widzimy, że te źródła nie są wystarczające do tego, żebyśmy poznali prawdę. Konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe studia, tak? Dodatkowe studia i dodatkowe tropy. Ja uważam, że dzięki intuicji trafiłem na właściwe tropy, podążyłem nie na tyle daleko, na ile mogłem, tak? Reszta jest zadaniem historyków, którzy być może kiedyś się za to zabiorą, a być może nie.
Tego nie wiemy. Proszę Państwa, jeżeli funkcjonuje system oparty na pracy niewolniczej i tych niewolników brakuje, no to należy coś wymyślić, żeby ich pozyskać. Należy coś wymyślić. Ja nie powiem teraz, a bo to była właśnie ta krucjata dziecięca, jak to sprytnie wymyślono. Proszę Państwa, nie stwierdzimy tego nigdy. Ja opowiem, jak wyglądało oszukanie tych dzieci, ale najpierw musimy sobie uświadomić pewne rzeczy. Postaci, które są związane z tą krucjatą, których nazwiska się tam pojawiają i postaci, które decydowały o tym, czy ta krucjata pójdzie dalej, czy nie pójdzie, no są silnie podejrzane i one są dość dobrze zdefiniowane. Wspomniany tutaj Wilhelm Prosiak jest tytułowany w źródłach jako Amiralis de Messina. I ja nie patrząc na nic i nie szukając żadnych opracowań, pomyślałem sobie, że to jest admirał z Messyny. Ale mamy taki tekst dotyczący tytulatury, który napisał chyba Tomasz Pełek, taki jest badacz. To jest po polsku. I proszę Państwa, Amiralis de Messina to nie jest admirał z Messyny. To jest emir z Messyny. I to już rzuca trochę inne światło. Nie wiemy, kim był Wilhelm Prosiak, tak? ale używał tam tytułu emira z Messyny. No i to on razem ze swoim kolegą Hugonem był głównym motorem tej krucjaty i człowiekiem, który na niej zarobił najwięcej. Z czym oni dwaj jeszcze są kojarzeni? Oni są kojarzeni, proszę Państwa, z takim buntem na Sycylii, który wywołała miejscowa ludność przeciwko młodemu cesarzowi rzymskiemu i królowi Niemiec Fryderykowi II Hohenstaufowi. Ja Państwu oszczędzę szczegółów tego wszystkiego, bo tego jest masa i to naprawdę pozasypiamy wszyscy. Arabowie w pewnym momencie stwierdzili, że zmiana dynastii na Sycylii z normańskiej na szwabską w ogóle im się nie podoba. I wszczęli bunt. I ten bunt był na tyle poważny, że no nie można było sobie z nimi dać rady, a oni wręcz wystosowali ofertę do papieża, który toczył stałe boje z cesarzem. No i w ogóle Niemcy i cesarstwo było największym wrogiem Rzymu w Italii przez długie lata, do epoki nowożytnej. Proszę Państwa, jak to się skończyło? Skończyło się tak, że zarówno przywódca tego buntu Mirabetus, jak zwany też Mirabelem, jak i obydwaj nasi bohaterowie, czyli Wilhelm i Hugo, zostali powieszeni na rynku w Palermo. A ludność muzułmańska przesiedlona przez Niemców do Apulii na południe Włoch, tam osadzona, a potem przydała się w rozmaitych rozprawach, ale to już temat na inną historię. Ja o niej wspomnę, ale to są tak głębokie rzeczy, tak nieznane, tak słabo spopularyzowane, a tak wiele wyjaśniające, że to jest aż dziwne, że się o tym nie pisze, nie mówi, nie kręci filmów, że ciągle się powraca do tych samych wątków, które są ograne, słabe, niczego nie wyjaśniają. Ale do czego zmierzam? Można znaleźć informację, proszę Państwa, że ów Mirabetus, przywódca buntu muzułmanów na Sycylii, studiował na Sorbonie. No więc jeżeli szef muzułmańskich gangów z Sycylii, w przebraniu oczywiście, studiuje na Sorbonie, to możemy założyć, że takich studentów było tam więcej, prawda? No bo jeżeli... Słucham? Jak Khomeini, albo Pol Pot, prawda? Że takich studentów było tam więcej. Tak? A możemy też założyć, że byli oni również w seminariach i w klasztorach, bo mieli tam, ale ja tak do ojca nie mówię, mieli tam misję do spełnienia wcale nieciekawą. Ten wątek jest w ogóle nie wyeksploatowany przez nikogo, no bo nie ma źródeł. Tak? Jedyne źródła to jest 56 opisów krucjaty, prostych opisów. Nie ma źródeł, nikt się nie interesuje, jak to było możliwe, że dzieci nagle wstały i ruszyły w daleką drogę. No więc ja zaraz powiem, jak to było możliwe. Proszę Państwa, jeżeli można było, jeżeli ktoś taki jak Mirabel mógł studiować na Sorbonie, to znaczy, że siatka agentów muzułmańskich
była rozsiana po całej Europie. Jeżeli sobie uświadomimy, że wspomniany tu Fryderyk II z dynastii szwabskiej, człowiek, który wykreował zakon Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego i był najbliższym przyjacielem Hermana von Salza, pierwszego wielkiego mistrza tego zakonu, otaczał się wyłącznie muzułmanami. Wyłącznie muzułmanami. Jego gwardia służąca do zwalczania italskiej szlachty w sposób bezwzględny w ogóle i do niemożliwości okrutny. W zasadzie tę italską szlachtę zlikwidowała. Jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, no to siłą bezwładu przyjdzie nam do głowy pytanie, a czy ci krzyżacy to oni czasem z tym islamem nie mieli czegoś wspólnego? Prawda? Ale tego też nam nie powie. No, całe szczęście ta impreza, czyli ta fascynacja islamem, dwór Fryderyka i w ogóle cała ta historia została przez papieża, wspomaganego przez Francuzów, unieważniona raz na zawsze. I my o tym nie wiemy nic, bo do nas to nie dociera. To była prawdziwa epopeja. Wojny na południu Włoch, na Sycylii, pomiędzy domem andegaweńskim i Hohenstaufami, to są rzeczy na wielotomowe powieści, od których się nie można oderwać. Nikt tego nigdy nie napisze. Podejrzewam, że ze względu na to, że należałoby ujawnić kwestię obecności islamu, przedstawicieli islamu, po prostu kontyngentów islamskich, to co tu gadać, i banków islamskich, tak, w Europie. I dlatego nie zostanie to nigdy podniesione w żaden sposób. Proszę Państwa, jak przebiegała krucjata dziecięca? Może najpierw o tym, w ogóle jak wyglądała epoka. To jest niezwykle dynamiczna epoka i dzieje się bardzo wiele rzeczy. I krucjat, oprócz dziecięcej, było wtedy bardzo wiele. Przede wszystkim trwała rekonkwista w Hiszpanii. Tak? Portugalia i Hiszpania usiłują wyrzucić z terenów dawnego królestwa Wizygotów Arabów i wprowadzić tam na powrót rządy chrześcijańskie. Idzie to opornie. Północna Afryka, czyli Berberowie, to są bardzo dobrze zorganizowane państwa, które bazują na wysokich technologiach. Już nie pamiętam, ile młynów wodnych było w Fezie na początku XIII wieku. 60 w samym Fezie. Państwo sobie znajdą taką bardzo tanią i bardzo dobrą książkę Andrzeja Dziubińskiego, Historia Maroka. Tam wiele rzeczy jest wyjaśnionych. Ona jest do kupienia na Allegro. Wysoka technologia i wydobycie, kopalnie, metali szlachetnych, ale nie tylko, również miedzi. To wszystko oparte na pracy niewolniczej, ale także na systemach odwadniania tych kopalni. To potem ukradli Wenecjanie, a z Wenecji to przeszło na Węgry i potem mieliśmy całą prosperitę kopalni węgierskich w końcu XV i XVI wieku. Ale o tym to już kiedy indziej, już kiedyś o tym opowiadałem. To są okoliczności, w których rodzi się krucjata, czyli świat islamski potrzebuje coraz to nowych pracowników do obsługi swojego systemu. Świat chrześcijański traci Jerozolimę. 1187 rok, proszę Państwa, następuje katastrofa wskutek serii zdrad, bo tak to trzeba nazwać, upada Jerozolima. Historia upadku Jerozolimy opowiedziana jest fałszywie. Kiedy zaczynamy czytać teksty źródłowe, jest ich trochę, widzimy, że ta popularyzacja na podstawie tych tekstów, która jest dostępna, jest całkowicie odwrócona. Ludzie, którzy doprowadzili do upadku królestwa, nazywani są bohaterami. Ludzie, którzy byli bohaterami, nazywani są zdrajcami. Po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest. I wszystko w nas krzyczy, że tak być nie może. Proszę Państwa, po upadku Jerozolimy papież usiłuje podnieść ducha krucjatowego i wyrusza kolejna krucjata, czwarta krucjata, a wcześniej jeszcze jest trzecia krucjata, którą prowadzi Ryszard Dwie Serce, która kończy się tym, że on dochodzi do Jerozolimy, jakieś porozumienia z Saladynem zawiera, ale nic z tego nie wynika. Potem mamy czwartą krucjatę, która jest katastrofą, ponieważ Wenecjanie, którzy są już na tyle silni, że potrafią zrobić w zasadzie wszystko, czyli wystawić dowolną ilość okrętów, dowolną ilość żołnierzy w dowolnym miejscu, zapłacić za to i zniszczyć dowolne miasto. Ich wybór pada na Konstantynopol, dochodzi do
do czwartej krucjaty zniszczenia Konstantynopola. Mniej więcej w tym samym czasie. 1204 zajęcie Konstantynopola przez krzyżowców inspirowanych pieniędzmi weneckimi. 1208 rusza kolejna krucjata przeciw Albigensom. Krucjata przeciw Albigensom, czyli krucjata, która dewastuje w imieniu króla Francji to tak zwane południe. Ja o tym mówiłem 1000 razy i pisałem bardzo wiele razy, też może nie 1000, ale setki, że sytuacja ta nie wygląda tak, jak nam się przedstawia. To znaczy nie była to kraina kwitnąca miodem i mlekiem, którą źli Francuzi z północy splądrowali, nie zostawiając kamienia na kamieniu. To było miejsce, gdzie organizowano produkcję tkanin i produkcję barwników bardzo tanią, opartą na systemie heretyckim, to znaczy takim, który neguje święta kościelne, więc wszyscy pracują od świtu do nocy, w zasadzie bez przerwy. Jak o tym mówię, to przynajmniej patrzą, myślą sobie, człowieku, o czym ty opowiadasz? No ale to taka jest logika, tak? Najważniejsza jest produkcja dzisiaj. Zawsze była najważniejsza produkcja, więc organizacja produkcji, a szczególnie organizacja produkcji tkanin, która jest zawsze masowa, bo wszyscy się w coś ubierają, jest najważniejszą rzeczą na świecie. Więc mamy te wszystkie krucjaty, które powodują, że Europa, obydwa brzegi Morza Śródziemnego, to jest jakiś nieprawdopodobny kocioł. I w tym wszystkim zaczyna się kolejna krucjata, czyli krucjata dziecięca, która jest fenomenem no nieprawdopodobnym, dlatego że nagle dzieci z Francji, ponoć same z siebie, bo tak twierdzą owe kwestionowane przez Mayera relacje, bez jednego słowa wstają i wychodzą z domów, zbierają się w grupy i ruszają na południe po to, żeby suchą nogą, ponieważ morze ma się rozstąpić, przejść przez to morze, dotrzeć do Ziemi Świętej i za pomocą swoich czystych serc wyzwolić grób Chrystusa z rąk niewiernych, czyli wyrzucić Salady na jego bardzo sprawną armię z Jerozolimy. To jest oczywiście niemożliwe, natomiast perfidia tej sytuacji polega na tym, że ludzie, którzy te dzieci prowadzą, usiłują zyskać aprobatę czynników najważniejszych. Czynniki najważniejsze, czyli te, które stoją zdecydowanie po stronie systemu chrześcijańskiego, czyli systemu, który nie jest niewolniczy, gwarantuje zbawienie, i chcę, żebyśmy czynili dobrze. No są tylko dwa takie elementy na całym tym Uespadole. Papież i król Francji. Jeszcze. Papież i król Francji. I przywódca tej krucjaty, młody pastuszek, Stefan z Croyes, któremu ukazał się sam Pan Jezus gdzieś tam i przemówił do niego, ni stąd ni zowąd zjawia się w Saint-Denis przed królem Francji, Filipem Augustem, domaga się posłuchania, dostaje audiencję i tłumaczy królowi, żeby poparł czynem krucjatę i pozwolił rycerzom dołączyć się do tej krucjaty dziecięcej prowadzonej przez Stefana. Król oczywiście jest wystraszony, bo ludzie prowadzący politykę dzisiaj, prowadzący politykę wtedy, dobrze rozumieli, że jest to obszar raczej głęboki, tak? I działają na nim siły, których pozornie nie widać. Więc obecność młodego pastuszka, któremu się ukazał Pan Jezus, prawdopodobnie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zapaliła w głowie Filipa Augusta wszystkie możliwe lampki we wszystkich możliwych kolorach. Krucjata niemiecka, którą prowadził Mikołaj z Kolonii, również trochę starszy. Ta niemiecka krucjata wyglądała o tyle dziwnie, że były tam też nie tylko dzieci, ale tacy nastolatkowie, podrostki i ludzie dorośli, często uzbrojeni, z kolei stanął przed papieżem i domagał się tego samego od papieża. Żaden z historyków nie wyjaśnia nam, jak to jest możliwe, że ubogi pastuszek z jakiejś wioseczki mógł stanąć przed obliczem króla Francji, człowieka wpływowego, rozgrywającego polityka na najwyższych poziomach i coś mu tam tłumaczyć. Tych dzieci było bardzo dużo. Szło to w tysiące. I towarzyszyli im jacyś klerycy, tak to jest w opisach, bliżej niezidentyfikowani klerycy, którzy prowadzili te dzieci i podtrzymywali w nich wiarę, że ta wyprawa ma sens. Król Francji zdecydował się wspomóc ich o tyle, że dał im sztandar, imitację królewskiego sztandaru Oriflame, który potem przepadł w czasie wojny stuletniej. Nie wiem, jak wyglądał. Był czerwony. To było jeszcze w czasach, kiedy błękit nie był kolorem heraldycznym we Francji, a zaraz do tego dojdę.
dlaczego ten błękit został tym kolorem heraldycznym we Francji. I dostali tą czerwoną chorągiew i z tym szli. Dlaczego? No, żeby nikt na nich nie napadał, żeby nikt, żadne bandy rozbójnicze po drodze nie zrobiły im krzywdy. Ale jakoś nikt im krzywdy nie chciał zrobić. To jest też dziwne, że oni spokojnie doszli do tej Marsylii. Jedni do Marsylii, drudzy do Genui. No i tam się okazało, że morze jednakowoż się nie rozstąpiło. Ale czekali już w tej Marsylii na nich Hugo Żelazny i Wilhelm Prosiak, którzy powiedzieli, że całkiem za darmo przewiozą te dzieci na okrętach i zawiozą je do Ziemi Świętej. I część z tych dzieci odeszła, słuch po nich zaginął, ponieważ zwątpili w Stefana Squire, a część z tych dzieci załadowała się na te okręty, na te statki i wyruszyła w morze. Jakiś tam jeden zatonął, siedem. I to jest też dziwne, ponieważ literatura popularna dostarcza nam wielce dramatycznych opisów, formułuje oskarżenia podróży pod adresem przeważnie papieża, kościoła i króla Francji, że to oni są odpowiedzialni za to, że doszło do tej katastrofy, do tej tragedii. A te statki znalazły się w pewnym momencie w pobliżu Korsyki i tam zostały otoczone przez mauretańską eskadrę. Opisuje to wydarzenie Stephen Runciman w takim wielkiej trzytomowej historii Krucjat, która jest może trochę przestarzała, ale tam jest dużo tekstów źródłowych i można sobie do tego sięgnąć. Bardzo to jest ciekawe. Eskadra mauretańska otoczyła te statki z dziećmi i wyjaśniono tym biednym pielgrzymom, że są niewolnikami i zostaną sprzedani gdzieś tam na rynkach. Nie wiemy, jaka była reakcja. Nikt nie wziął się za opis tego przerażającego momentu, no bo to jest po prostu absolutnie straszne. I nikt też w znanych mi tekstach nie podejmuje kwestii takiej, że no, doszło do tego handlu, tak? Dlatego, że ten fakt został zaakceptowany, ale o co chodzi? W opisach jest to tak ujęte, że ktoś skorzystał z okazji, że te dzieci przyszły i ktoś stwierdził, że aha, skoro już są, to je sprzedajmy Arabom. To nie mogło tak wyglądać, proszę Państwa, dlatego że handel nie jest dziełem przypadku. Szczególnie handel, który napędza ekonomię jakiegoś organizmu państwowego, tak? Czy jakiejś korporacji religijno-przemysłowej, jak to było w świecie arabskim. Taką transakcję trzeba zaplanować, tak? Trzeba powiedzieć, ilu pracowników w jakich sektorach brakuje, tak? Ktoś musi podpisać jakieś umowy. Trzeba to wszystko jakoś logistycznie rozwiązać. To nie może być przypadek, tak? Więc moja koncepcja jest taka, że ta cała operacja została zaplanowana. Dlatego, że tylko ludziom skrajnie naiwnym i takim o usposobieniu emocjonalnym i bardzo romantycznym wydaje się, że handel to jest jakiś tam przypadek. Tak? Że to właśnie można sobie tak, a kupimy sobie 17 tysięcy dzieci, może coś z nimi zrobimy. Tak? Jest wysoka śmiertelność, tak? No nie wiadomo, a jak zainwestujemy, no trzeba zapłacić, tak? I to potem, co się z tym stanie? To musiało być zaplanowane, tak myślę. To musiało być zaplanowane, ale nie ma takiego opisu, dlatego że wszystkie opisy skupiają się na tym aspekcie niewolnictwa seksualnego, które oczywiście istniało w świecie islamskim, było czymś absolutnie przerażającym. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat do tego momentu stosuje się średnio. Nie twierdzę, że się w ogóle nie stosuje, ale na koniec powiem, dlaczego do tego momentu stosuje się średnio. Dlaczego dzieci, dlaczego na przykład nie porwano kogoś, dlaczego nie rzucono się na pielgrzymów
pielgrzymi mogli pływać do Ziemi Świętej. Były coroczne sierpniowe targi w Jerozolimie, nawet po zajęciu Jerozolimy przez muzułmanów. I były specjalne firmy, które gwarantowały, że można zapakować węzełek jakiegoś towaru, wsiąść na statek w Marsylii czy w Genui, popłynąć do Jerozolimy, sprzedać ten towar, kupić coś innego, wrócić, sprzedać jeszcze raz i coś na tym zarobić. I mnóstwo ciułaczy, drobnych handlarzy z tych okazji korzystało. Tych targów po stronie, na południowym brzegu Morza Śródziemnego było sporo i mnóstwo ludzi z Europy tam jeździło. Dlaczego więc dzieci do jakiego rodzaju przeznaczeń zostały one skierowane? No, oczywiście stwierdzenie, że do jakichś posług seksualnych jest najłatwiejsze, tak? Dlatego, że to wszystko kojarzy się z czasem współczesnym, tak? I z jakimiś, przepraszam za wyrażenie, szajbami, które dzisiaj funkcjonują. No ale mówimy o świecie poważnym, który niewolników wykorzystywał do tego, żeby mnożyć swoje zyski. Ponad wszelką miarę. Ponad wszelką miarę. Proszę Państwa, dzieci są potrzebne do pracy na plantacjach roślin barwierskich. Na plantacjach roślin, z których robi się barwniki do tkanin. Są tam niezbędne. Ja poświęciłem bardzo dużo czasu i bardzo dużo uwagi historii takiej rośliny, która się nazywa urzet barwierski. I teraz, proszę Państwa, jak sobie Państwo przypomnicie to, co przed chwilą mówiłem, o tych licznych krucjatach, które na początku XIII wieku zostały zainicjowane. Langwedocja to jest, heretycka Langwedocja to jest miejsce, gdzie są największe uprawy urzetu w całej Europie. I one są w takim trójkącie wyznaczonym przez stolice trzech heretyckich biskupstw. Tuluzy, Albi i Carcassonne. I to jest największa, gigantyczna, wielkoobszarowa uprawa urzetu barwierskiego, na której ktoś bogaci się w sposób nieprzytomny. I teraz napisane jest w takiej książce, na to trafiłem przypadkiem w takiej książce, Życie codzienne w czasach trubadurów. Ta książka jest nie do kupienia, ale ja ją Państwu szczerze polecam. Tam jest wzmianka o tym, że był ten urzet na południu. Po czym jak zacząłem grzebać w tej historii urzetu, okazało się, że wszyscy historycy, którzy się tym zajmują, myślą, piszą tylko o jednym. To znaczy negują ten fakt, negują tę kwestię. Ona jest nie do zanegowania, bo mamy XIII-wieczne rachunki z Marsylii, z Narbony, z Saint-Gilles, gdzie ten handel urzetem jest potwierdzony. Tak? Natomiast historycy wiedzą, że nie, że to dopiero XV-XVI wiek się tam pojawiło. To jest nieprawda. To było tam wcześniej. Proszę Państwa, jaki jest najważniejszy towar, jakim się handluje na całym szlaku od Zatoki Perskiej po Hiszpanię, po Gibraltar i właśnie rynki hiszpańskie. To jest indygo. To jest niebieski barwnik, który się sprowadza z Indii w takich specjalnych blokach. Wszyscy myślą, że to jest minerał, że to się wydobywa w górach i że to jest jakiś rodzaj miękkiej skały. To jest produkowane, to jest bardzo wysoka technologia. Ja w tej chwili nie znam się na tym, więc nie chcę palnąć głupstwa i opowiadać Państwu, jak to wyglądało. Natomiast zbiera się liście. Tak? I tak samo jest z urzetem. Niektórzy wręcz twierdzą, że urzet to jest europejska odmiana indygo. Proces produkcji jest skomplikowany, zbiera się to 3 razy do roku. Produkcja intensywna toczy się przez cały rok, ale potrzebni są ludzie do tego. Potrzebne są małe rączki, które te liście zbierają. Proszę Państwa, w epoce nowożytnej urzet był w 2 miejscach produkowany i w zasadzie w epoce nowoczesnej też. To było południe Francji i to była Turyngia. Erfurt, katedra w Erfurcie, to jest miasto postawione przez kupców, to jest kościół postawiony przez kupców urzetowych. Urzetem handlowano na Śląsku, Świdnica i Zgorzelec. 2 miasta najważniejsze, jeżeli chodzi o ten handel. Po niemiecku to jest Weit. Wyraz Weit jest wymienny z wyrazem Geld w języku niemieckim, przynajmniej był do niedawna. Ostatnie młyny urzetowe to są takie specjalne koła, w których chodzi konik i on ugniata te zbierane przez dzieci liście. Ostatnie młyny urzetowe w Turyngii zostały zlikwidowane na początku XX wieku, kiedy niemiecki przemysł
odniósł wielki sukces, ponieważ zaczęto produkować syntetyczne barwniki. I tu dochodzimy do Politechniki w Curychu, gdzie profesor Robert Haller wykładał różne ciekawe kwestie na temat produkcji barwników. Jest fantastyczna, nic z tej książki nie rozumiem, tylko życiorysy naukowców, którzy tam są wymienieni. Książka nazywa się Historia kolorystyki. To jest książka o chemii dla chemików. Czyli nie dla mnie, ale same życiorysy tych facetów, którzy się zajmowali tym handlem, to jest coś niesamowitego. No i w tym Curychu pojawił się człowiek, w pewnym momencie prywat docent Konrad Falke, który napisał książkę o krucjacie dziecięcej. To są oczywiście przypadki, zbieżności, które ja wyciągam po to, żeby było trochę atrakcyjniej, że wszystko się ze wszystkim łączy, ale nie przywiązujmy się do tego. Jestem przekonany, że dzieci zostały wyprowadzone po to, żeby je zatrudnić na plantacjach urzędu, albo też, jak chcą niektórzy, na plantacjach indygo, bo nie mamy żadnej pewności, że to, co rosło na południu dzisiejszej Francji, to był urzęd. Być może było to po prostu indygo. Słowo o tej łączności z Indiami, proszę Państwa. Indygo jest przywożone z Indii, towar jest surowy, jest w zasadzie w każdym porcie. W każdym porcie. Uniwersytet w Princeton wydał fantastyczny zbiór listów. Listy kupców żydowskich w średniowieczu. I to tak w kontrze do popularnych wyobrażeń na temat średniowiecza. XI wiek. Bolesław Śmiały morduje w kościele na skałce biskupa Stanisława, patrona ojczyzny naszej udręczonej. A w tym czasie kupcy żydowscy z Jawy wysyłają listy do Toledo w sprawach handlowych. I to jest przetłumaczone na angielski i jest w tym zbiorze listów wydany tam parę lat temu w Princeton. Proszę Państwa, handel z Indiami był istotny, stały, ale my go dziś z jakichś przyczyn nie widzimy. Nie wiemy dlaczego. Ja nie chcę tutaj jakichś spiskowych teorii snuć, ale handel z Indiami przed najazdem mongolskim nie funkcjonuje. No, a jeżeli poskrobiemy trochę w teksty źródłowe dotyczące tego, co się wydarzyło i co miało miejsce w Langwedocji w czasie, kiedy panowała tam herezja i kiedy Francuzi postanowili z nią w końcu skończyć, no to dojdziemy, że imię India wśród tych baronówien i hrabianek no było dość popularne, może nie szalenie popularne, ale nie było żadnym zaskoczeniem. No więc nie można wymyślić sobie imienia India bez Indii, to jest jasne. Nikt nie będzie protestował chyba przeciwko temu, że jest India, to musi mieć to związek z Indiami. No więc teraz, jak wyglądał handel z Indiami, tak? Kto go prowadził? Nasz kolega Ahenobarbus, czyli Filip, taki kolega z bloga, nie pamiętam, jak się to miasto nazywało, jest takie miasto, na południu Francji. W historii tego miasta jest wzmianka, że było jego budowa, kiedy ono powstawało, było doinwestowane przez 100 kupców z Indii. Ja rozumiem, że to jest pewne uproszczenie. 100 kupców z Indii to jest powiedzmy tam 72, tak? Albo 58 kupców z Indii, tak? Znaczy wielu kupców z Indii. No i co to znaczy wielu kupców z Indii? Jak wyglądały karawany, które wędrowały przez Bliski Wschód, Północną Afrykę, do Maroka, no to były karawany liczące do 10 tysięcy wielbłądów. 10 tysięcy wielbłądów. Wielbłąd ma 3 metry długości, tak? Czyli to jest 30 kilometrów karawana. To sama obsługa tej karawany, gdybyśmy dzisiaj nie mieli jakichś zdobyczy technologicznych i zatrzymali się w tym czasie, to ja myślę, że na Politechnice byłby taki kierunek studiów po prostu. Obsługa karawan. Karawan wędrujących z Indii i byliby studenci, którzy by się uczyli, co robić, żeby ta karawana się nie rozerwała, żeby towar nie zniknął, żeby złodzieje się nie pojawili, żeby się tam jakiś agent nie zainstalował, który połowę wyprowadzi gdzieś bokiem i pociągnie w inną stronę. Do 10 tysięcy wielbłądów. No więc nawet widok 100 wielbłądów byłby dla przeciętnego zjadacza chleba dzisiaj szokujący, tak? Nawet widok jednego wielbłąda, jakieś w Grodzisku skręciłem w ulicę Piaskową, jak jeszcze ona nie była wyasfaltowana i zatrzymałem się z piskiem opon, albowiem ulicę blokował facet na paktrianie, siedział
na takim dwugarbnym wielbłądzie. Okazało się obok właściciel składu wyrobów żelaznych ma hotel i w tym hotelu jest zwierzyniec, między innymi jest baktrian i on musi być ujeżdżany i ten pan właśnie podczas porannej przejażdżki. Więc jeden wielbłąd jest szokiem, a 10 tysięcy wielbłądów to jest wstrząs. Proszę Państwa, intensywność tego handlu musiała być wielka i to można wnioskować po różnych właśnie takich sprawach, jak to, że imię India było w Rangvedocji popularne, tak? Ale tego też nie ma. Mamy książki o tej nieszczęsnej herezji, które autorzy zawsze trzymają stronę herezji przeciwko Kościołowi. I nie ma inaczej po prostu. I to jest jeden z elementów propagandy, jaką Trzecia Republika i późniejsze republiki stosowały przeciwko Kościołowi na terenie Francji. No ale nie można tego inaczej rozumieć po prostu, jak tylko to, że tam się zainstalowała jakaś produkcja i ta produkcja wykorzystywała doktrynę, uproszczoną heretycką doktrynę do podniesienia wydajności po prostu. Bo sprawy w historii są proste i zawsze to samo jest ważne. Praca i pieniądze. Kto wykonuje pracę, tak? No więc jeżeli Kościół zabronił niewolnictwa, no to ktoś musiał tę pracę wykonywać. Stąd te wszystkie ruchy heretyckie. To, co ja mówię, to w świetle osiągnięć nauki polskiej, nie tylko polskiej, to jest dopiero herezja. Także ani razu Państwu tego powtarzać, się tym chwalić gdzieś, bo to się nie spotka ze zrozumieniem. Proszę Państwa, ja pisząc o tych sprawach, myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. Naprawdę. Myślałem, że już jak doszedłem do tego urzędu, do tego eksportu indygo z Indii, do tych plantacji, na których te dzieci były zatrudniane, bo one były zatrudniane nawet w XIX i na początku XX wieku w Turyngii. Piosenki były, to była cała kultura. Uprawa i produkcja barwnika urzędowego to była cała kultura. Sezonowi pracownicy, specjalne miejsca, przyśpiewki do tego, no wszystko tak jak ze żniwami, tak? Tylko że intensywniej, bo zysk na tym był kolosalny. A jeszcze wrócę do barwnika błękitnego i do kolorów heraldycznych francuskich. Dopiero za Filipa Augusta bardzo powoli ten błękit przedostaje się do heraldyki francuskiej. I w ogóle są tacy uczeni jak Michel Pastoureau, taki antropolog, który twierdzi, że w ogóle błękitu nie było w heraldyce europejskiej. W ogóle, że błękitna szata Matki Bożej to jest dopiero XV wiek, a wcześniej to było zielone albo czarne. Tak? I że błękit to jest wynalazek dopiero tak naprawdę drugiej połowy XIII wieku. No co to jest druga połowa XIII wieku? To jest ostateczne rozprawianie się z herezją na południu, tak? Czyli ktoś przejął produkcję barwnika, tak? I zastosował go do swoich celów. No kto? Dynastia, tak? Z Paryża. I wszystko od tej pory, co jest we Francji, związane z królem, jest niebieskie. I już Ludwik Święty występuje w błękitach. A jego dziadek i krótko panujący ojciec, no jeszcze nie. Proszę Państwa, myślałem, że kiedy to doszedłem już do tych urzędów, do tych Indii, to już mnie nic nie zaskoczy. A jednak. Jednak. I myślę, że jeszcze byśmy wiele zaskoczeń odnotowali, tylko że już no, nie możemy tego ciągnąć dalej, bo to by wymagało gigantycznych zupełnie studiów, poświęcenia całego życia, tak? A jest jeszcze mnóstwo innych tematów, które domagają się jakiegoś nowego spojrzenia i nowego oświetlenia. Jeszcze o tych Indiach chwilę, zanim przejdę do spraw kolejnych. Proszę Państwa, cały kurs historii, który musieliśmy przejść, jedni z zainteresowaniem, inni w udręce, bo mówmy się, że nie są to sprawy przyjemne. Niektórych maniaków to fascynuje, innych odrzuca. Tam się pojawia takie hasło, droga do Indii, tak? I to jest coś oczywistego. Europa szuka drogi do Indii. Po co? Po co szuka tej drogi do Indii? Dlaczego? Dlaczego Europa szuka drogi do Indii? No bo Europa po najeździe mongolskim najpierw, a potem po najeździe tureckim usiłuje powrócić do tych szczęśliwych czasów, kiedy wysoko rozwinięta cywilizacja znad rzek płynących przed subkontynent eksportowała swoje wysokiej jakości towary do Europy.
jest jakiś poemat, nie chcę, nie pamiętam jak się, jaki jest jego tytuł, ale dotyczy on króla Rogera z dynastii normańskiej rządzącego na Sycylii, gdzie jest spory pasus poświęcony indyjskiej stali, tak? No i co my wiemy o królu Rogerze? Jak on się do nas, jakby to powiedzieć, dotoczył, powiem brzydko, tak? Jak my go dzisiaj rozpoznajemy? Poprzez co? Poprzez jaki tekst kultury? No, poprzez Karola Szymanowskiego, tak? I historię dwóch zakochanych w sobie panów, którzy mają jakieś przygody na Słonecznej Wyspie. No przecież to jest jakiś absurd, tak? Król Roger to był człowiek, który ukradł Grekom z Bizancjum technologię produkcji jedwabiu, uprowadził tych mistrzów, którzy ten jedwab produkowali, zainstalował ich na Sycylii, trzymał to wszystko żelazną ręką, a mówi się, że nie było błękitu. Dynastia normańska, dynastia Altavilla ma taki szeroki pas błękitny przez sam środek tarczy. I chyba oni jedyni w heraldyce przed wypadkami, o których tutaj mówię, czyli przed tym kotłem, który się zagotował na początku XIII wieku w Europie i zaowocował finałem w postaci krucjaty dziecięcej. Proszę Państwa, to musiało tak być. Musiało tak być. Nie mogło być inaczej. Dlatego poszukiwanie drogi do Indii, dlatego tak gwałtowny opór tych organizmów politycznych, które na tej drodze do Indii stanęły, czyli Mongołów, Złotej Ordy, a potem Turków, którzy byli nieprzejednani absolutnie i ekspansywność była tak duża, ten napór był tak straszny, że w zasadzie nie dał się wyjaśnić niczym i zrozumieć, bo przecież oni mogli funkcjonować bez tego, tak? Dlaczego? Po co Turcy atakowali te Węgry? No przecież to był jakiś absurd. Można się było porozumieć i sobie sprzedawać różne rzeczy z ręki do ręki, a jednak, tak? No i to jest podstawa tego wszystkiego, czym żyła epoka nowożytna, czyli poszukiwania drogi do Indii drogą morską, tak? Przez morze. No ale ta droga do Indii jest istotna, dlatego że Indie były doliną krzemową średniowiecznej Europy, były źródłem wszelkich technologii, najważniejszych dla funkcjonowania tej cywilizacji. A świat chrześcijański dopiero się tych technologii dorabiał w trudzie i znoju, a u podstaw tego leżała osobista wolność, którą gwarantował Kościół. A świat islamski tego nie gwarantował. Przeciwnie, gwarantował je w ogóle. Chwilę powiem, proszę Państwa, o tym absurdzie, który się... Znaczy absurdzie, no to nie jest absurd, ale przywiązywanie się do tego i tłumaczenie wszystkiego tą kwestią niewolnictwa seksualnego jest po prostu upiorne. Natomiast to niewolnictwo istniało i ono miało szczególny charakter, to znaczy świat arabski był światem zakłamanym ze szczętem, to znaczy ortodoksja tolerowała wszystkie absolutnie najgorsze jakieś zwyrodnienia, tak? One się wiązały z ograniczeniem wolności. To znaczy ludzie kupowali sobie niewolników i niewolnice po to, żeby sprzedawać ich usługi seksualne i pobierać za to pieniądze. I tak do absolutnego, całkowitego zużycia. Tak? Były takie historie. Był to świat islamski, był światem zdeprawowanym. Ta deprawacja przyczyniła się do upadku tego świata. To w ogóle co do tego nie ma żadnych wątpliwości, dlatego że postępujący dobrobyt, łatwość pozyskiwania niewolników, ogromne zyski, jakie oni czerpali ze wszystkiego w zasadzie, oduczyły i jeszcze sukces, jaki odnieśli nad światem chrześcijańskim, to znaczy wyrzucenie krzyżowców z Palestyny, spowodowały, że ten świat islamski przystał nieco. I kiedy pojawili się Mongołowie, oni w ogóle nie byli przygotowani na coś takiego. To było coś absolutnie szokującego i to już Europa była lepiej przygotowana na to niż świat arabski. To niewolnictwo seksualne było i ono jest dobrze opisane w takiej książce autora, który się nazywa Kass, ale nie pamiętam, George Kass. Ona ma kompletnie idiotyczny tytuł. Wino kobiety i śpiew w arabskich pałacach. To jest po prostu jakiś absurd.
ten tytuł, no ale właśnie to jest też tak, że jest ta maniera nieznośna, że próbuje się ludzi zainteresować rozrywkową stroną życia, kiedy w ogóle nie o to chodzi, tak? Że tam jest po prostu seria upiornych dramatów, tak? Potężne grają jakieś siły, które domagają się natychmiastowego opisu zbadania, a my tutaj piszemy jakieś historie z wodewilu, tak? W stylu Karola Szymanowskiego, jego opery Król Roger. Przepraszam, muszę się czegoś napić. Może przerwa? To co, 5 minut przerwy? Tak. Zaczynamy. Jeszcze była przerwa. Proszę Państwa, zapomniałem o jednej bardzo istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o te wpływy islamskie po drugiej stronie morza, która też jest jakoś tak z dziwną nonszalancją omijana, bo chodzi o takie zjawisko kulturowe, które ekscytuje wielu romantycznie usposobionych ludzi, czyli o trubadurów. Bardzo wiemy sporo o trubadurach, tak? Jakoś sobie ich wyobrażamy, tak? Natomiast nie byli to grajkowie wędrowni, którzy poruszali się piechotą i wyśpiewywali jakieś pieśni dla wybranych serca. To trubadur był szefem poważnej organizacji kolportującej informacje, zapisane mową wiązaną w języku oksytańskim. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ale tekstów w języku oksytańskim jest nieprzebrane mnóstwo, XIII-wiecznych i wcześniejszych. Po samym Perze Vidalu zostało chyba 50 pieśni miłosnych. Czy te pieśni są rzeczywiście miłosne, czy one mają drugiego dna, ja tego nie wiem, ale sądzę, że jeżeli taki Vidal występował przed papieżem, przed wszystkimi najważniejszymi baronami, przed królem Francji, przed królem Aragonii, był kierownikiem ekipy rozmaitych właśnie śpiewaków, żonglerów i rozmaitych sztukmistrzów, no to ta sprawa nie jest tym, za co my ją bierzemy, tylko czymś zupełnie innym. A jeżeli sobie weźmiemy taką książkę, klasyczna poezja arabska, nie pamiętam kto ją napisał, Bierlawski. Stanisław. Klasyczna poezja arabska. Nikt takich książek nie czyta, poza oczywiście mną. Tam jest wprost napisane, że trubadurzy to jest tradycja islamska, tak? To jest tradycja Beduinów, która czemuś służyła. Prawdopodobnie nie temu, żeby wyśpiewywać swoją tęsknotę, tylko innym jakimś celom. A następnie została przeniesiona do Europy. Bardzo wpływowi ludzie byli nazywani trubadurami, tak? Wilhelm Zakwitani był trubadurem. Ryszard Lwie Serce tytułował się trubadurem. Połowa genueńskich podestów, albo wszyscy, byli trubadurami. Język okcytański był językiem tej pieśni, rzekomo miłosnej, no i językiem handlu. To jest też dość oczywiste, że był to język handlu. I on był bardzo popularny, dopóki Francuzi nie rozprawili się z herezją, tak? A potem to już poszło z górki. Dzisiaj jest on rekonstruowany z mniejszą lub większą skutecznością. Trudno mi to oceniać, bo nie mam o tym żadnego pojęcia, no ale jest rekonstruowany, tak? Ale cała historia południa XII wieku jest przerobiona na jakąś taką rąbankę populistyczną. Jak ktoś pojedzie sobie na południe Francji, to zobaczy tę całą cepelię heretycką, którą nam się dzisiaj sprzedaje. To wszystko wyglądało inaczej i opierało się o głębokie zależności ekonomiczne, sięgające Gangesu z jednej strony i Hiszpanii z drugiej. Więc proszę Państwa, jeżeli mamy tradycję trubadurów i to jest tradycja islamska, no to tak jak daleko na północ sięga ta tradycja, tak daleko sięgają wpływy islamskie, to jest proste. I teraz z pewnym takim zdziwieniem dowiedziałem się, że są badacze, którzy twierdzą, że Henryk Brodaty, książę śląski, był trubadurem. A święta Jadwiga Śląska miała płaszcz przywieziony z Chin. I ten płaszcz podobno jeszcze gdzieś w jakimś muzeum we Wrocławiu jest, ale nikogo takie rzeczy nie interesują, no bo historię pisze się na podstawie źródeł pisanych, tak? A o czym mówią te źródła pisane? O tym, że była krucjata dziecięca. A czy wyjaśniają, jaka była, co stało za tą krucjatą? No nie! I potwierdza to Hans Eberhard Mayer, znany badacz historii wypraw krzyżowych. Proszę Państwa,
Są to rzeczy dostępne, łatwe do odnalezienia, bo przecież ja nie jestem jakąś nadzwyczajną osobą, która jeździ po archiwach, bibliotekach i czegoś szuka. Czytam jakieś teksty pomijane często, albo niekolportowane nigdzie. Patrzę, co tam jest dostępne w sieci. Czasem ktoś mi zarekomenduje jakąś książkę wydaną przez jakiś poważny amerykański uniwersytet, tak jak to było z tymi listami kupców żydowskich w średniowieczu, albo jest taka książka, która kiedyś kosztowała 1300 zł na Allegro w papierze, a 300 w elektronicznej wersji, o hrabstwie Trypolisu, które wchodziło w skład Królestwa Jerozolimskiego. No, hrabstwo Trypolisu miało bezpośrednią łączność i było w tej samej domenie, co dziedziny hrabiów Langwedocji i hrabiów Tuluzy, Rajmundów z Tuluzy. I rządził też Rajmund z Trypolisu, tym hrabstwem. Już nie będę wchodził w te kwestie dotyczące tych zależności dynastycznych, ponieważ byśmy się pogubili, ponieważ każdy miał na imię Rajmund na południu, a jak nie Rajmund, to Rajmund Berengar. I albo był Aragończykiem, albo był pochodził z Oksytanii. Z ciekawostek, Ryszard Lwie Serce nie mówił po francusku, ani tym bardziej po angielsku, bo w ogóle było niemożliwe, mówił w dialekcie limuzyńskim języka oksytańskiego. I wszyscy ci ludzie byli kimś zgoła innym. To jest, proszę Państwa, to co ja Państwu mówię, pewna projekcja, ponieważ potwierdzenia tych wszystkich rzeczy nie dostaniemy nigdy. Ale jest to projekcja, która, brzydko powiem, trzyma się kupy, jest logicznie spójna. W przeciwieństwie do wielu innych projekcji, które się rozpadają. I no nie są tak też atrakcyjne, bo ja nie twierdzę, że ja nie dopracowałem tego pod kątem literackim. Oczywiście tak właśnie zrobiłem, ponieważ moją misją jest opowiadanie ciekawych historii, spisywanie ich i potem kolportowanie. Proszę Państwa, i teraz sprawa, która wyniknęła na końcu i która jest oczywiście bardzo ściśle związana z naszą współczesną z naszym współczesnym tutaj bytem, w sposób taki trochę żartobliwy, trochę humorystyczny. Proszę Państwa, na wszystko zwróciłem uwagę, czytając o tej krucjacie. Absolutnie na wszystko obejrzałem każdą rzecz z osobna i pomyślałem sobie, że to już koniec, już do niczego więcej nie dojdę. I wtedy zwróciło moją uwagę miasto Bidżaja na wybrzeżu północnej Afryki. Miasto Bidżaja, dokąd zabrano te dzieci, kiedy one zostały ogarnięte przez eskadrę Maurów i przewiezione na brzeg afrykański, no to właśnie mamy lokalizację dokładną. Miasto Bidżaja. Miasto Bidżaja jest istotnym miastem, dlatego że ono utrzymuje stałe kontakty handlowe z Pizą. Stałe kontakty handlowe z Pizą. Pisa nie kojarzy nam się nic z niczym poza Krzywą Wieżą i historia późniejsza unieważniła Pisa jako potęgę morską, jako potęgę handlową, ponieważ została ona pokonana przez Genuańczyków, ale nie od razu. W momencie, o którym mówię, kiedy Niemcy zajęli Sycylię i zlikwidowali normańską szlachtę i dynastię Altawila na tej Sycylii, wespół z Arabami, których potem też zlikwidowali, musieli się stracona została także flota normańska, którą zniszczyli Genuańczycy i no, trzeba było czymś pływać. Więc natychmiast Genua i Pisa przedstawimy cesarzowi ofertę. Tak? I tuż po przedstawieniu tej oferty obydwa miasta, które walczyły zaciekle o wpływy na wybrzeżu afrykańskim, na Bliskim Wschodzie, natychmiast rozpoczęły rywalizację, która się zakończyła serią krwawych potyczek. To trwało jakiś czas, Pisa oczywiście przegrała, została zmarginalizowana, potem włączona, podporządkowana Florencji, już w czasach późniejszych. Natomiast w XIII wieku Pisa jest graczem poważnym, tak samo jak Amalfi i inne włoskie miasta. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, dlatego że nie ma żadnego popularnego opisu, który by nam takie coś ułatwił. I ja myślę, że może kiedyś ja taki opis napiszę, albo zrobimy kwartalnik, ponieważ
wpadłem na pomysł, że trzeba zrobić kwartalnik poświęcony PiS-ie. I jak tylko wpadłem na ten pomysł, natychmiast dostałem do ręki tekst o kontaktach pomiędzy kupcami pizańskimi a Indiami. Natychmiast, po prostu, od razu. I proszę Państwa, w Bidżai stale rezyduje ambasador pizański. Stale rezyduje. Czemu pilnuje interesów miasta? To są miasta partnerskie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ci sprzedają tamtym coś tam. Nie wiemy, tak? Handel idzie w jedną i w drugą stronę. No i kiedy przybywają te dzieci do Bidżai, kiedy zostały tam przywiezione na rynek niewolników, nie wiemy, kto jest tym ambasadorem. Ten pewnie do odnalezienia. Ale no, ja akurat tego nie znalazłem. Natomiast wiemy, kto był tym ambasadorem wcześniej. Był nim kupiec z nazwiskiem Bonacci. I Państwo na razie nie kojarzycie, kim był Bonacci, ale Bonacci miał syna. I ten syn nie był nazywany swoim imieniem, tylko mówiono o nim Filius de Bonacci, Filius Bonacci, czyli Fibonacci. No, proszę Państwa, więc kiedy krucjata jest, kiedy dzieci są przywiezione do Bidżai, Fibonacci jest już w Pizie. Nie wiem, kiedy wymyślił swój sławny ciąg Fibonacciego, ale ponieważ ja jestem kompletnym osłem matematycznym i nie jestem w stanie niczego policzyć, ale znam bardzo wielu ścisłowców i współpracuję z nimi i oni są głównymi odbiorcami tych treści, które ja produkuję, zadzwoniłem do jednego z nich i pytam, po co jest ciąg Fibonacciego? Po nic. Ja mówię, niemożliwe, żeby on był po nic, to jest nieprawdopodobne. Po co jest ciąg Fibonacciego? Wszyscy wiemy, co jest ciąg Fibonacciego, że te liczby się tam zwiększają, tak? Proszę Państwa, wszyscy znają grę Farmer. Tak, jest taka gra Farmer. To jest gra o hodowli zwierząt na farmie. Że gramy, sukcesywnie powiększa się populacja królików, krów, koni i czegoś tam. I to jest gra. To jest gra oparta na ciągu Fibonacciego. Proszę Państwa, jeżeli kogoś się nazywa Filius Bonacci, to prawdopodobnie po to, teraz będę psychologizował, tak jak ci autorzy, którzy opisują od strony psychologicznej krucjatę dziecięcą, że tam księża mówili o krucjacie, dzieci stwierdziły, że uratują grób Chrystusa. No to sobie popsychologizujmy. Jak ktoś się nazywa, nie ma imienia, ale jest Filius de Bonacci, to znaczy, że jego ojciec był największym gangsterem w całej okolicy. I jego syn jest nazywany synem Bonacciego po to, żeby wszyscy na niego uważali. Tak myślę. A skoro tak, to ten pan nie był teoretykiem matematyki i nie zajmował się czystą spekulacją. On się zajmował spekulacją, która się natychmiast musiała zamienić w złote monety. Natychmiast. Więc jeżeli ktoś wpadł na pomysł, żeby zgromadzić pod jakimś pretekstem dużą ilość małoletnich, zdrowych ludzi, następnie przewieźć ich na drugi brzeg z przeznaczeniem do pracy niewolniczej, to znaczy, że chciał założyć hodowlę. To jest oczywiście coś strasznego, to co ja tutaj mówię, bo takie słowa nie mogłyby się przecisnąć przez żadne gardło, żadnego akademika, który pracuje w historii na poważnie. Ale my tu się zajmujemy opowiadaniem ciekawych historii. To jest nasza podstawowa misja i podstawowe zajęcie. Proszę Państwa, ciąg Fibonacciego, który dzisiaj jest wykorzystywany, został wykorzystany do zabawnej gry pod tytułem Farmer, gdzie powiększa się populacja zwierzątek, nie zjawił się znikąd. I Fibonacci nie wymyślił go po to, żeby zabawiać swoich współziomków w PiS-ie, tylko po to, żeby im przedstawić pewien plan. A także, żeby ten sam plan przedstawić swoim kontrahentom w Bidżai. Niestety, czysta teoria nie wystarcza do tego, żeby skonstruować taką hodowlę. Te dzieci wymarły. Bo oczywiście Fibonacci, który był teoretykiem biznesu, nie myślał o tym, że istnieją choroby, że jest stres, który zabija, tak? Że są tysiące przyczyn, które po prostu te populacje zlikwidują. On o tym w ogóle nie myślał. Myślał, że to jest sprawa prosta i że to się wszystko przełoży na zysk
że to ma wymiar tylko i wyłącznie spekulatywny, matematyczny, ale Pan Bóg powiedział inaczej. Nie wiadomo, co się stało z tymi dziećmi. Niektórzy piszą, że one zostały zabrane do Bagdadu, że część została w tej Bidżai, że zostały przewiezione jeszcze w jakieś inne miejsca i tam sprzedane na targu niewolników. Wszystkie te informacje pochodzą od jednego z kleryków, który towarzyszył tym dzieciom, bo towarzyszyli im klerycy. Ten kleryk wrócił po 30 latach, już jako starszy człowiek, i opowiedział właśnie, że tak było. Jak było, nie mamy pojęcia. Nie mamy pojęcia. Nie wiemy też, kim byli ci klerycy, którzy te dzieci prowadzili. Bo to oni byli głównymi sprawcami tego nieszczęścia. To oni wywołali tę psychozę, tak? To oni namówili te dzieci do tego, żeby one porzuciły domy i wyruszyły gdzieś w świat, żeby ratować grób Chrystusa. Taka to dziwna historia. Myślę, że prawdziwa, bo nie wydaje mi się, żeby to można było ugryźć od innej strony i nie wydaje mi się, żeby to się dało opisać w inny sposób. Oczywiście chętnie posłucham uwag krytycznych, chętnie się do nich odniosę, ale nie możemy, pisząc historię, pisząc o historii, negować spraw najistotniejszych, to znaczy skąd się bierze praca, tak? Jak wygląda produkcja? Kto zarządza pieniędzmi? To są najważniejsze sprawy. Porzucanie tego na rzecz jakichś opowieści wodewilowych, jakichś romansowych historii, jakichś marzycielskich rzeczy, no, nie jest dobre. Być może jest ekscytujące dla kogoś w pewnym wieku, no, ale to nie jest historia, więc taki postulat, żebyśmy spróbowali tę historię napisać tak, jak trzeba, na takich podstawach, na jakie nam są dostępne. Może nie są one najmocniejsze, może są nawet bardzo kruche, ale przynajmniej próbujmy. No i tym się zajmujemy. Ja myślę, że może nawet prędzej niż później dojdzie do wydania kwartalnika Szkoła Nawigatorów poświęconego Pizie i jej handlowym układom, bo sporo tekstów jest już nagromadzonych. Ale jak zwykle brakuje autorów. Powolutku to wszystko gromadzimy. Proszę Państwa, jeżeli są pytania, to słucham. Bo jeszcze możemy siedzieć i chwilę pogadać, ale... A w jakim wieku były te dzieci? Wiesz co, od 12 do 15, w ogóle jest jakaś kłótnia, czy te dzieci były, czy to były dzieci, czy to nie były dzieci, czy to, bo ta niemiecka krucjata, to wyglądała raczej na to, że to maszerowali robotnicy wykwalifikowani, w dodatku niektórzy z nożami, nie? Część z nich dotarła do Genui, a jeszcze też istotna sprawa, ponieważ Genueńczycy mieli swoje uprawy błękitnego barwnika, pal licho, czy to był urzep, czy to było indygo, wokół miasta, i zaproponowali im, żeby pozostali w mieście na jakichś warunkach, nie wiemy jakich. No podejrzewam, że żeby oprawiali to pole, tak? No bo po jaką, przepraszam, cholerę genueńskim podestom jakieś przybłędy z Niemiec, tak? Bez grosza w dodatku przybyszy, tak? No, żeby zostać, to muszą coś wnieść. Więc to była krucjata złożona z osób trochę starszych, natomiast ta francuska, no to 12-15, tak? Do tego są jakieś żywne historie dopisywane. Ojciec Mikołaja z Kolonii, sam Mikołaj z Kolonii gdzieś przepadł, nie wiadomo, co się z nim stało. Ojciec Mikołaja z Kolonii został przez kolońskiego biskupa uwięziony, a następnie skazany na śmierć. Został zabity, czyli wszyscy byli świadomi tego, kim jest ten pan i w czym imieniu występuje. No i co? No, ja bym sobie życzył, żeby jakiś historyk, jakiś zdolny autor wziął to wszystko na warsztat i wskazał, jak te wpływy islamu ekspandowały na północ, aż do Turyngii, aż na Śląsk i być może aż do Prus, ponieważ to się wydaje nieprawdopodobne, ale podejrzewam, że krzyżacy no, nie byli tym, za kogo się podawali, a Najświętsza Panienka służyła im do tego samego, do czego służyła Wałęsie w klapie tutaj. No. Czy ta bajka o tym Grejku z Hamelem to jest związana z krucjatą? Nie, ale jest związana z czym innym, o czym ja nie powinienem mówić, bo zawsze się gryzę w język. Myślę, że ponieważ praca była zawsze najcenniejsza i zawsze była najważniejszym towarem. Ale
że te wszystkie historie o fleciście z Hameln, to Hameln też jest ciekawym miastem, bo to jest miasto młynów. Że wszystkie przypadki tańca świętego Wita, to będzie straszna herezja, co ja teraz powiem. Wszystkie przypadki tańca świętego Wita, tych opętań zbiorowych, to były próby wyprowadzenia wykwalifikowanych robotników z jednego miasta do drugiego. Po prostu coś tym ludziom dolewano i oni dostawali szału i byli jakoś tam popychani w jedną stronę, a potem już nie mieli powrotu, tak? Bo trzeba było ich zatrudnić przy czym innym, no bo ciągły deficyt, wysoka śmiertelność. Jeszcze w XIII wieku przeszła dżuma, tak? Więc w ogóle no, był poważny kłopot z pracą, tak? A wykwalifikowany... No. Więc populacja się zmniejszyła. Myślę, że świat przed najazdem mongolskim był zupełnie inny. Był o wiele bardziej cywilizowany niż nam się zdaje, że to wszystko wyglądało nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie. Zresztą jak ludzie jeżdżą na Sycylię, widzą te zabytki na Sycylii, no to też o czymś mówi, tak? To o czymś świadczy. No więc takich... No, słucham. Tak, nawet trzy. Chciałem zapytać, czy może na samym jest komentator o pseudonimie Piotrek? Nie ma. Piotrek jest ze Śląska. Szkoda, bo to jest wyjątkowo. Ja też się zajmę tym znakiem, także mogę Państwu powiedzieć, że to jest absolutnie genialny facet. Ale do czego zmierzam? Śledźmy pieniądze, czyli gotówkę, czyli złoto, prawda, żebyśmy mogli dojść skąd kto zapłacił. Jeżeli zrobilibyśmy założenie, że za jednego niewolnika jedna złota moneta, powiedzmy, symbolicznie, nie wiem, prawda, i że ona była wypłacana gotówką, to tak duży przepływ złotych pieniędzy byłby widoczny w każdym z tych miast włoskich, prawda? I bo Arabowie mieli swoje, prawda, i tak dalej, czyli mieli stare bizantyjskie monety, robili różne rzeczy, które handel potrzebował, a było nawet wbrew doktrynie, bo monety arabskie sprzed tego, proszę Państwa, VII wieku są przewijane bizantyjskimi monetami, to jest twarzami ludzkimi, to jest w islamie, prawda, zabronione. I tutaj właśnie jakby pan Piotr wziął to tak sobie pod lupą, to mogłoby nam dużo dać. Przekażę. Może być też tak, że opłaty miałyby być wznoszone w etapach, prawda, czy zapłatach, wtedy nie znajdziemy tego śladu. Ale może, a może się przyda. To wszystko leży odłogiem. To wszystko leży odłogiem. Cała kwestia finansów, pieniądza, to wszystko leży odłogiem, ale nie leży takim odłogiem, jakby mi się zdawało. Proszę Państwa, bo te sprawy południa Francji, czyli tego wybrzeża Zatoki Lwiej, które moim zdaniem było całkowicie opanowane przez organizacje kupieckie z Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii, interesuje wielu ludzi. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Stroński, sławny publicysta polityczny przedwojenny, napisał biografię Fulka z Marsylii, biskupa Marsylii, który był trubadurem i kupcem. I ta biografia jest napisana po francusku. Nie można jej na razie wydać, bo Stroński żył i żył i musi upłynąć 70 lat od jego śmierci, żeby to można było przetłumaczyć i wydać. Ta książka jest, no ponoć ja pytałem tłumaczki, z którą stale współpracuję, co to jest za książka. Ona mówi, że to jest językoznawcza książka, no ale ja mimo wszystko kiedyś bym zebrał jakiś budżet i tego Stroińskiego przetłumaczył. To też świadczy o tym, jaki jest poziom historii w Polsce. No proszę Państwa, mają człowieka, który jest podporą obozu narodowego, tak, przed wojną, jednym z najtęższych piór, do tego jest Żydem z niska, tak, żeby było śmieszniej. I facet pisze po francusku biografię Fulka z Marsylii, takiej postaci, tak? I żaden polski historyk przez tyle lat nie wpadł na pomysł, że może by to jednak przenieść do języka rodzimego i zapoznać tych studentów z tą pracą. Kogo to obchodzi? Ale to jest, dlaczego to jest ważne? To jest niepojęte. Ja za chwilę też w tej chwili powiem, dlaczego to jest ważne. Proszę Państwa, mamy Władysława Hermana, tak? I mamy Gala Anonima, tak? I Władysław Herman nie może się doczekać potomka.
I co? Wysyła złoty posążek i poselstwo, żeby przebłagać, żeby mnisi w pewnym mieście, odległym bardzo od Płocka, w którym rezyduje książę, modlili się w intencji takiej, żeby ten potomek się pojawił. Do jakiego to miasta ten złoty posążek jedzie? Do Saint-Gilles nad Zatoką Lwią. Proszę Państwa. Czym prędzej złoto stopiono i posążek sporządzono, jak mówią słowa pieśni. I on tam był jeszcze, bo jest odnotowany w przewodnikach pielgrzymich do Santiago de Compostela, a potem herezja go zniszczyła. Normalnie jest poświadczone, że ten wysłany przez Władysława Hermana posążek złoty w tym opactwie w Saint-Gilles był. Dzisiaj Saint-Gilles to jest w ogóle miasto bez znaczenia, ale kiedyś to był potężny port. Proszę, a jeszcze, proszę Państwa, taką książeczkę znaleźliśmy, jakiś doktorat z XIX wieku, kompletnie nieznany, gdzie autor w trudzie i znoju zbiera teksty źródłowe i udowadnia, że miasta Zatoki Lwiej, ze szczególnym wskazaniem na Narbonę, budowały okręty wojenne dla kalifa, żeby zwalczać chrześcijańską flotę na Morzu Śródziemnym. Czyli przestajemy się dziwić, że król Francji zorganizował krucjatę przeciwko Albigensom, tak? No bo jeżeli miasto Narbona buduje, wykwalifikowani cieśle budują okręty albo części tych okrętów, to jest trans... Nie zmieniło. No właśnie, prawda? Po co o tym rozmawiamy? Dzisiaj jest tak samo. No ale rozmawiamy o tym, dlatego że stwarza się pewne złudzenie, że przeszłość wyglądała inaczej, a przez to złudzenie my nie jesteśmy w stanie dostrzec pewnych rzeczy dzisiaj, tak? Dzisiaj mamy... No. Nie, ja mam pytanie, ile kosztował niewolnik? To jest tak jak samochodem. Samochodem można kupić za 500, za 500. I mówią, że tyle co krowa. Nie wiem dokładnie. Mówią, że tyle co krowa. To tak. No. Ci niewolnicy też różni byli. No nie, ale krowy też są różni. Ale a problem z tego niewolnictwa, to w starożytnym Rzymie czy w Grecji niewolnicy potrafili być lepiej wykształceni i bogaci od swoich panów. Gdzie nie gdzie? Gdzie nie gdzie oczywiście, to tak. W Atenach tak, wsparcie nie. Wsparcie nie. No tam już nowa religia. W chłopańszczyźnianych w Rosji potrafił być bogatszy od swojego pana i nawet nie chciał się wykupywać. Tak. Ale w starożytnym Rzymie był taki przepis, że tym ludziom wolnym nie można było sprzedawać im w niewolę, bo wtedy nie płacili podatku. No to tak jak dzisiaj jest. Przecież też się nic nie zmieniło. No tak, tylko że ta niewola islamska była naprawdę upiorna. Albo jeszcze inny człowiek, ja sobie tak wyobrażam, że jak, nie wiem, kupiłem jakiegoś niewolnika czy niewolnicę, no to nawet jakby to się stało, no to zresztą ja tego nie domyśliłem do zapisu literatury, kazałem ją obić, tylko jeszcze trzy razy uprzedzałem, żeby tylko ślady nie było. Ja dałem taką fortunę, to przecież się martwię o swojej kasę. Także oczywiście, że to nie dotyczyło wszystkich niewolników i no. Wszystkich panów, no ale... Myślę, że w tym przypadku, o którym tutaj mówimy, to jest kwestia dostarczania siły roboczej do naprawdę wielkiego przemysłu, więc to te kategorie raczej byśmy tutaj przykładali, nie jakichś indywidualnych relacji między panem a niewolnikiem, a między strukturą, która liczy na efektywność. Ciekaw jestem. Tak, proszę. Ale też pan wspomniał, pani spytała o wiek tych dzieci. 12 do 15 lat to dziewczynki w tamtych czasach, już w tym wieku. Tak, mogły rodzić. To mogły rodzić i wychodziły za mąż, także to z naszego punktu widzenia to dzieci, ale z ich punktu widzenia wtedy to były młode kobiety. No tak. To już zupełnie zmienia perspektywę spojrzenia na to. Dlatego myślę, że ta krucjata została nazwana dziecięcą, trochę na wyrost. To też ciekawe, bo nie wiem, kiedy dokładnie ona została tak nazwana. Michał Macha, dobrze, żebym wziął mikrofon.
Ale funkcjonuje jako krucjata dziecięca. Natomiast jeżeli one mogły rodzić, to hipoteza, że za tym stał gang pisańskich handlarzy, którzy liczyli, że te dzieci się rozmnożą i oni na tym zarobią, zyskuje na znaczeniu. Ja jakoś miałam wyobrażenie, że tam głównie chłopcy byli. Nie. Nie, nie, nie. Taką ilość to... Nie, tam byli chłopcy, dziewczynki i... No i właśnie to wszystko było asekurowane przez podejrzanych bardzo kleryków, którzy nie wiadomo skąd się wzięli. No przecież śmiertelność matek młodych była olbrzymia, wtedy się... No właśnie. Skąd są taka ilość sierot i tych hospicjów domów opieki dla małych dzieci, prawda? No. Nie było takie oczywiste, że one się rozmarzą, ale dadzą... Oczywiste nie było, ale szansa była i ktoś zaryzykował. Za dużo jest... I ktoś zaryzykował. Rozprzestanie trzy chyba nazywał to. Jeszcze słowo chciałem powiedzieć na temat tej opresyjności islamu. Bo o tym dzisiaj się nie mówi, prawda? Mamy islam za wrogiem, tak samo jak wtedy. Nie rozumiemy go i nie wiemy, o co chodzi. Na targach w zeszłym roku przyszedł taki pan, który skończył kulturoznawstwo i przez długi czas mieszkał w krajach arabskich, opowiadał mi straszliwe zupełnie rzeczy i pokazywał straszliwe zupełnie zdjęcia. Dzieci w Mekce z odrąbanymi kończynami, celowo odrąbanymi kończynami, po to, żeby uzbierały więcej pieniędzy żebrząc. To mówimy o czasach współczesnych. I on zwracał się do tych ludzi, do tych bogatych pielgrzymów, ale dlaczego na to pozwalacie? On mówił, że to nie oni, to rodziny tych dzieci, to odczep się od na człowieku i z pretensjami do nich. No my sobie nie wyobrażamy, że ktoś mógłby się posunąć do tego rodzaju numeru, tak? Żeby wysłał własne dziecko na ulicę, jeszcze odrąbał mu wcześniej rękę, tak? Żeby zwiększyć efektywność tych grzechów. Nie mówimy o XII wieku, tylko o wieku XXI. Są takie miejsca gdzieś w Arabii, też zdjęcia pokazywał, gdzie siedzą ludzie, jacyś derwisze, nie wiem jak ich nazwać, no, ludzie oddani studiowaniu Koranu i oni siedzą w jakichś świętych miejscach, gdzie coś tam się wydarzyło, nie wiemy co, i mają odrąbane maczetami stopy, żeby nie móc zejść z tego. Tego oczywiście nie wolno fotografować, ale ten pan był, dlatego Michał, tego nie puścimy. To się wytnie. To się wytnie. Ten pan to robił oczywiście ukradkiem, ale potem żeśmy to wszystko oglądali. To jest przerażający widok. Przerażający widok. No więc myślę, że wtedy było jeszcze gorzej. A George Kass, który... Jeszcze mówiąc o przerażających rzeczach, to pan mówi o Mece, ale w Indiach to jest bardzo w dzisiejszych czasach. Ludzie wycinają różne narządy i sprzedają, żeby przygotować rodzinę, czy dzieciom, czy w ogóle sprzedają dzieci, nie? I to w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. I widziałam bardzo dużo zdjęć. Ja myślę, że to i te Indie, to oprócz tego, że były bardzo rozwinięte technologicznie, to generalnie to było piekło i to było piekło jeszcze całkiem niedawno. Być może, no dzisiaj też pewnie jest to piekło, może się trochę zmieniło. Natomiast zwróćmy uwagę na to, jaką Indie mają świetną prasę, tak? To jest kraj głębokich wtajemniczeń, prawda? Duchowych. Głębokich duchowych tajemniczek, z których nie wiadomo, co ma wyniknąć, a przeważnie nic nie wynika. Oświecenie. Natychmiastowe jeszcze zmiany. Natychmiastowe oświecenie. Była taka książka nawet kiedyś. Jak uzyskać natychmiastowe oświecenie? Tak, historię mają niesamowitą. Nie no, historię niesamowitą. No nic. Dobra, proszę Państwa, to ja bym miał tyle. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, chętnie spróbuję się do nich odnieść. Jeżeli ktoś chce kupić książki, zapraszam. Tak. Daj przykład. Ale czy to nasza Kostra Krzczycka z Krzyżowcami jest pomijana, bo ona też pisze o tej Znaczy, no, Kostra Krzczycka jest, ona jest w tym nurcie takiej historii naiwnej, tak? Znaczy, trzeba by było sprawdzić, kiedy dokonało się to wykastrowanie, przepraszam, tych dziejów z tych istotnych wątków, tak? Gdzieś w XIX wieku. Dlaczego? Nie wiemy. Ktoś to wszystko wyczyścił, tak?
Gdzieś oczywiście można na to wszystko trafić. Można znaleźć te kobiety o imieniu India w Langwedocji. Można znaleźć informacje o tym, że miasta nad Zatoką Łwią sprzedawały broń i okręty kalifowi, które potem były obsadzane wojskiem i napadały na statki Ludwika Świętego. Tak? To wszystko jest do odnalezienia, ale to się w żaden sposób nie powiela, nie jest kolportowane dzisiaj. My tego nie wiemy i nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi. Skoro nikogo to nie obchodzi, to cała ta wizja, którą my mamy tamtych czasów, jest absolutnie niedoszczętu, fałszywa. O czym tu gadać? O czym tu mówić? Więc i takich wizji jest większość. No. Niestety, nie jesteśmy w stanie się doprosić o biografię Zawiszy Czarnego. Prawda? Taki sławny rycerz. I nie ma biografii. Znaczy ma szczytomową, ale słowa o niej nie powiem tutaj. To musiałbym sobie pogadankę zorganizować na ten temat. Fabularyzowaną dodatek biografię. No więc tak to, proszę Państwa, według mnie było z tą krucjatą dziecięcą i bardzo bym sobie życzył, żeby ktoś kiedyś ten temat literacko opracował i rozwinął. Nie w takim duchu naiwnej wiary w to, że wszystko będzie dobrze, ale w zupełnie innym, no takim bez miękkości. Bym to powiedział, żeby to wszystko było zrobione na serio i żeby się nie obawiać, co na to powiedzą zawodowi historycy zajmujący się studiowaniem tekstów po łacinie, nie po oksytańsku wcale, bo tego języka nie znają. Dziękuję.